Januszu, jaka jest twoja prawda o rodzicach, żołnierzach wyklętych? Nazywam się Janusz Niemiec, ale jestem biologicznym synem majora Antoniego Żubryda, który był dowódcą największego oddziału partyzantki antykomunistycznej na terenie Podkarpacia. Działał w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych. Jak doszło do powstania takiego oddziału? Więc Antoni Żubryd urodził się w 1918 roku w Sanoku i tam cała rodzina nasza stamtąd pochodzi. Był niesfornym, krnąbrnym dzieckiem i w wieku 15 lat rodzice wysłali go do podoficerskiej szkoły piechoty dla małoletnich w Śremie pod Poznaniem. Kończy tę szkołę w 1936 roku i dostaje przydział do 40. Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich. Historia ojca jest bardzo ciekawa, bardzo skomplikowana, bardzo tragiczna w sumie, bo działalność jako partyzant antykomunistycznych podziemia rozpoczął w roku 1945, tworząc olbrzymi oddział Narodowych Sił Zbrojnych, który liczył w sumie 260 żołnierzy. Razem z moją mamą opuszcza Sanok i rozpoczyna działalność tą partyzantką, która trwa do tragicznego dnia 24 października 1946 roku, w którym to dniu zostaje brutalnie zamordowany przez agenta Urzędu Bezpieczeństwa o nazwisku Jerzy Wolen. Los ciał jest mi nieznany. Ja już jako dorosły człowiek, szukając historii rodziców, przeszedłem cały szlak bojowy tego oddziału. Spotykałem się z ludźmi, z żołnierzami. Nie wiem, gdzie są pochowani, bo UB ukryło ten miejsce pochówku, ale chodzę z podniesionym czołem, że ojciec był bardzo szanowany w całym trzech powiatach, tam gdzie oddział działał. To był powiat Brzozów, Krosno i Sanok. Moja historia jest bardzo ściśle związana z tą historią rodziców, bo moje pierwsze aresztowanie nastąpiło w wieku 4 lat, kiedy ojciec opuścił Sanok i tworząc oddział partyzancki, i po roku UB aresztowało mnie po raz wtóry, przetrzymując na zamku w Rzeszowie przez pół roku do momentu śmierci rodziców. Co dzisiaj tu będzie się działo w Olsztynku? No dzisiaj dzięki zaproszeniu patriotom olsztyńskim, którym już rok temu składałem serdeczne dzięki za mural, który ku mojemu zaskoczeniu powstał tu w Olsztynie, gdzie jest zdjęcie ślubne moich rodziców i ja na koniku, na biegunach tam przedstawiony, to mam kolejne spotkanie w tym pięknym mieście i tym razem jestem w gimnazjum tutaj katolickim w Olsztynku. Tak jest. Dziękuję. Mam przyjemność powitać dzisiaj naszego gościa, pana Janusza Niemca, syna pana Antoniego Żubryda. Posłuchajcie, z ogromną przyjemnością cieszę się, że pan Janusz jest z nami i trochę się obawiam, ponieważ pan Janusz zrobi taką cudowną konkurencję, że żywa lekcja historii z panem Januszem okaże się tak atrakcyjną, że już na moich nie będziecie chcieli siedzieć i słuchać, ale to z wielką przyjemnością, tak? Tutaj zapraszam i słuchajcie historii z XX wieku, która przez długi czas była fałszowana i dopiero od kilku lat jesteśmy w stanie dowiedzieć się, co skrywały karty historii powojennej Polski, tak? Zapraszam. Dziękuję serdecznie pani Ewo, dziękuję szkole, że zaprosiła mnie, dziękuję patriotom z Olsztynka, jestem po raz chyba trzeci. Jak ktoś przechodzi koło murali tutaj o żołnierzach niezłomnych, tam jest mural poświęcony moim rodzicom, gdzie jest zdjęcie ślubne, jest Januszek, czyli ja na koniku na biegunach. Także jeśli tam przechodzicie, to zwróćcie uwagę, że to dziecko, które tam jest na koniku, to właśnie jestem ja. Nazywam się Janusz Niemiec faktycznie, ale narodowość polska zawsze podkreślam, żeby nie włączono z sąsiadami za Odry, ale jestem biologicznym synem Antoniego i Janiny Żubrydów, który historię, tragiczną historię wam opowiem. I przy tej tragicznej historii moich rodziców wplata się również wątek cierpiącego i prześladowanego dziecka, ich dziecka Janusza, małego Janusza. I tu przechodzimy do
bohatera dzisiejszego występu. Gimnazjum katolickim. Antoni Żubryt, pseudonim Zuch, Janina Żubryt. Janusz Niemiec, syn tej bohaterskiej rodziny, najmłodszy więzień polityczny